Siema, siema. Dziś jestem w Wejherowie, skąd startuję szlakiem czerwonym, nomen omen wejherowskim, do Sopotu. Jakieś 55 km, także idealnie na taką jednodniową mikrowyprawę. No to go! Szybki przelot przez miasto. Ale za parę minut będziemy już w lesie. Woliery. I tam jest bielik. Pierwsze kilka kilometrów to bardzo przyjemna szutróweczka, która biegnie w dolinie wzdłuż potoku Cedron, który meandruje tutaj między tymi drzewami. Pierwsze przeszkody terenowe. Objechać. Czy się uda przeskoczyć? Oj! Zahaczone, ale poszło. Świetny skok. Tak, tak, Garminie. Jasne. Punkt biwakowy. Jest kilka wiatek. Jest miejsce na rozpalenie ogniska. Powoli dojeżdżamy do pierwszego jeziora na dzisiejszej trasie. Jezioro Wyspowo. Ścieżka dość mocno zarośnięta, ale przyjezdna, co najważniejsze. Proszę. Dziękuję. Wczoraj dość mocno popadało. Zresztą miałem zabrać błotnik na tył pod siodełko, o którym oczywiście zapomniałem, bo tu niestety są takie rejony bagienne momentami, ale zobaczymy. Na razie jest spoko. Tu trzeba więcej zakombinować. Może lewa? Da się. Ops! No, kurde. To tak nie wyglądało. No, dać się dało, ale kąpiel butna. Sopot 42,5. A przed nami pierwsze zauważalne wzniesienie. Czyli Pucka Góra. 201 metrów nad poziomem morza, ale no ja mam 170, także to jest raptem 30 w pionie, także w porównaniu z takimi Beskidami to jest nic. Pucka Góra zdobyta, teraz zjeżdżamy do jeziora Borowo.
obóz indiański. Jak widać, leśnicy nie próżnują mi tu. Rezerwat przyrody Pełcznica, którego granicą biegnie Szlak Czerwony. Jesteśmy gdzieś tutaj i szlak przebiega koło kolejnych dwóch jeziorek, czyli jeziora Pałcznik i jeziora Wygoda. W rezerwacie oczywiście flaszka. Przyznać, że bardzo ładne. Po prawej jezioro Wygoda, czyli już czwarte mijane dzisiaj. Dziękuję. No i podjazd jeszcze. Trochę piachu, ale nie ma źle. Autostrada leśna. Będzie kawałek zjazdu. Kolejne jezioro Wierzchowickie. Pas nad jeziorem Wierzchowickim zaliczony. Pora śmigać dalej. Cofnę szlak na kilkaset metrów. Włącza się w autostradę leśną. Jeziorko numer 6, ostatnie na dzisiejszej trasie, czyli jezioro Zawiat. Również bardzo czysta woda. Kawałek cywilizacji, ale to raptem 100 metrów asfaltu i odbijany boczną drogę. Tu był kiedyś sklep. Ale w razie czego, nad jeziorem Zawiat stoi automat z różnymi dobrami. Takie to czasy.
Trochę dziś wieje, ale nie, żebym narzekał, bo przez większość trasy mam z wiatrem. Jesteśmy w Piekiełku, czyli w miejscu, gdzie szlak wejherowski przez krótki fragment biegnie razem ze szlakiem Zagórskiej Strugi. Jest to mniej więcej pół metek szlaku czerwonego. Jest to też takie miejsce graniczne, gdzie szlak czerwony z wariantu widokowo jeziornego przychodzi na wzgórza morenowe i zaraz się zacznie walka z podjazdami i zjazdami. Krótki kawałek asfaltem. Jesteśmy w Łężycach, ale już za moment wracamy do lasu. 180 metrów wysokości, ale lada moment będziemy to tracić. O, właśnie już tu. O! Zarosło. Dobrze, że GoPro nie oddaje jeszcze zapachów, bo kilkaset metrów na północ stąd jest wysypisko Ekodolina. No i wali niemiłosiernie. No i z tego co kojarzę, to będzie najdłuższy podjazd dnia. I prawdopodobnie z najwyższą różnicą wysokości. ...149, 150, czyli ponad 3 dyszki w pionie. Chwilę trzeba odsapnąć. Wykrzyknik, czyli zjazd, całkiem konkretny. Ulala, ulala. No, niewiele brakło. Taka niespodziewajka na zjeździe. Nieźle. Po prawej ogród botaniczny w Marszewie. Jak ktoś ma dzieciaki, to koniecznie polecam. Jest tu kilka ścieżek przyrodniczych. Między innymi ścieżka owadów gigantów. Pewnie jeszcze inne atrakcje, których nie miałem okazji zobaczyć. I za Marszewem od razu wypych. Szlakiem wiewiórek. Odcinek specjalny, wypychowy, numer 2. Tutaj to nawet
nie ma szans do szczytu podjechać. Kurwa. No dobra. Jak już stanąłem, to nie ma bata. To był konkret podejście. Także jeżeli ktoś uważa, że wypychy są tylko w górach, zapraszam nad morze. Miało być w prawo. A jest tutaj. Ok. Lecimy na Szczecin. Zbliżamy się do obwodnicy Trójmiasta, ale zanim ona, to jeszcze krótki odcinek zjazdowy. Tylko coś te pocięte drzewa mi się nie podobają, bo to ewidentny znak, że leśnicy tu buszowali. No niestety, sporo syfu zostawione i już nie ma tego fanu, co było kiedyś. Na liczniku 650 metrów przewyższenia na 44 km, czyli całkiem nieźle. No i Gdynia Chważno. Tutaj są te 2 km do przebicia się przez miasto. Do lasu. Stroma górka. To było dobre. Zapora na potoku Rudo Mari i siesta. Z tego co pamiętam, to jest ostatnia konkretna górka na szlaku. Podjeżdżamy pod Karwiny. Jesteśmy w mieście Karwiny. Wszędzie dobrze, ale w lesie najlepiej.
ale klimatyczny wąwóz. Coś pięknego. Aha. Chyba szlak pogubiłem. No tak. On leci drugą stroną tej dolinki. Cicho tam, nie śmiać się. Co? Chyba tu? Tak jest. Oj! Wąsko. Łęk nad Sferiną, czyli rezerwat na koniec jeszcze się trafił. No, piękne oznaczenie. Prosto, czyli gdzie? Czyli w prawo. Otóż nie. Gdzie jest mój czerwony? W górę. Oj, panie kolego. Szlakowy. Jest. Jest i on. Zaliczony. 57,5 km mniej więcej, 850 metrów przewyższenia. Ja się teraz muszę przebić z Sopotu do Gdańska, tym już nie będę was zanudzał, także na razie.